Kręcenie filmów to bardzo tajemnicze zajęcie. Nieraz zastanawiam się, dlaczego podążam za tym bohaterem, za taką opowieścią, co mnie fascynuje. To jest trudne pytanie, ale to jest też trudna odpowiedź, bo zawsze pociągają mnie i łapią za serce ludzkie historie. Nieważne, czy one się dzieją teraz, współcześnie, czy sięgamy w przeszłość, czy bohater żyje i mogę zaprosić taką osobę przed kamerę, czy już niestety nie. To jest dotarcie do prawdy, oszukiwanie informacji o życiu tej osoby, o tym, jaka była, z czym się zmagała, jakie decyzje musiała podejmować, ale to też próba przeniesienia emocji na ekran. Dla mnie emocje w filmie są ogromnie ważne. Robię takie filmy, jakie sama chciałabym oglądać. A inspiruje mnie wszystko: Ślązacy w Teksasie, historia Śląska, malarstwo, sztuka, muzyka. I też tacy normalni ludzie, którzy mają swoje własne problemy, zmagają się z tym. No i staram się podążać ich losami, obserwować ich, pytać, być z nimi, otwierać ich, ale też z siebie coś dawać, bo to jest bardzo ważne, żeby nie tylko brać od bohatera, ale żeby też coś od siebie dawać. Sięgnąłam kiedyś do Miesięcznika Śląsk i przeczytałam artykuł o tym, że była gilotyna w Katowicach, i o księdzu Janie Masze, Hanik, nasz Hanik, bo tak go nazywano w domu, byłam w ogóle wstrząśnięta, jak to możliwe, że nikt wcześniej nie zrobił takiego filmu, jak to możliwe, że w Katowicach była gilotyna. Z ekipą pracowaliśmy nad tym filmem, bardzo chcieliśmy, żeby ludzie, którzy oglądają film dzisiaj, mogli zrozumieć, co się wtedy wydarzyło. Te 80 lat temu, z jakimi problemami musiał zmagać się nasz Hanik, ksiądz Jan Macha, jakie decyzje podjąć, jakie były jego wybory, dla mnie to jest niezwykłe, jak myślę o jego odwadze. Przecież wiedział, co za to grozi, a jednak spotykał się z młodymi ludźmi. Chciał pomagać tym rodzinom w czasie wojny, które miały masę problemów, no bo przecież ojcowie wywiezieni, zamknięci. Bracia, nie było żywicieli rodzin i nie dzielił ludzi, że tu będę pomagać Polakom, tu nie, wszystkim. Parę groszy, dobre słowo, spotkanie, a skończyło się to jego wielką ofiarą i jego ogromnym męczeństwem. Życie jest najlepszym reżyserem ja to zawsze powtarzam. Yy, nigdy człowiek nie przewidzi tego, co podsunie. Każdy dzień, każde spotkanie z ludźmi. I tu jest dla mnie wielkość filmu dokumentalnego. Film dokumentalny żyje. W fabule mamy rozpisane sceny, mamy scenopis, scenariusz, a tu jesteśmy przygotowani i chcemy dać z siebie wszystko. Ale nagle, jeśli współpracuje się z rzeczywistością, otwierają się pewne przestrzenie. Taki przykład jest zdjęcie w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tam chcieliśmy nakręcić gilotynę. I tam powstała jedna ze scen filmu bez jednego drzewa las lasem zostanie. Po skończonym ujęciu rodzina księdza Machy stanęła, żeby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Jak spojrzałam później, to zaparło mi dech. Miałam wrażenie, że Hanik po prostu w tym momencie z nami jest. Bardzo jest dla mnie wspaniałym odczuciem taki moment, kiedy publiczność mówi, rozmawia, przychodzą ludzie, piszą, że coś im te obrazy dały, że poruszyły coś w nich, jakieś struny gdzieś głęboko ukryte. Dlatego wszyscy całą ekipą wkładamy wszystkie swoje siły, umiejętności, dajemy wszystko z siebie, bo wiemy, że to zostanie na zawsze i za 10, za 20, za 50 lat. Te filmy będą i przyszłe pokolenia będą mogły wrócić do nich i do tych postaci i do tych historii.